shit jak i banana konda. Mówi wam to szczerze, Polska jeszcze będzie wolna. Jestem skurwysynem, patriotą, jebanym draniem. Bo zamiast dawaniem wszystkie zajmują się braniem. Okradanie kraju, po którym spływa krew. Wyjdźmy na ulicę, pokażmy ilu nas jest. Co się tutaj dzieje, to jest szczyt manipulacji. A kraj potrzebuje silnych przywódców i pasji. Patrz na Ukrainę, ciała martwych na ulicach. A matki wraz z dziećmi chowają się po piwnicach. Pseudodemokracja, brak szacunku dla rodaka. Oni mają gdzieś los polskiego chłopaka. To już nie jest śmieszne, w naszych żyłach płynie polskość. Określeniem naszego życia musi być godność. Popatrz na to z góry, wszędzie umowy śmieciowe. Pomysłodawcy tego bezwzględnie ukrócić głowę. To jest nasza Polska waleczna, walczy do końca. Pamięta historię każdego dzielnego przodka. Jak będzie potrzeba, to wyjdziemy na ulicę. A walkę o pamięć okupimy własnym życiem. To jest nasza Polska waleczna, walczy do końca. Pamięta historię każdego dzielnego przodka. Jak będzie potrzeba, to wyjdziemy na ulicę. A walką o pamięć okupimy własnym życiem. W naszych żyłach płyną barwy bieli i czerwieni. W sercu będę wracał do potomków naszej ziemi. Co mnie bardzo rusza, zero patriotyzmu w państwie, którego historia opowiada nam o walce. Nieważne czy piłka, czy też jakie sporty walki. Przyjezdni na trybunach mają coś więcej niż siarki. Wszyscy dobrze wiemy, mamy najlepszych kibiców. Rządowe machloje robią z nich zwykłych bandytów. Poruszam te sprawy, kara śmierci pedofilom. Za gwałty, zabójstwa mocno pałować niech wyją. 1200 zł nad godziny 50. Pyta co za kraj, mówię to zrobili z Polski. Przodkom i walczyli o prawdę i niepodległość. Dzielność, wtedy nasi stanowili jedność. Walczy na swój kraj, zapalmy bradziadkom zniszczę. Rząd o nich pamięta, nie tylko kibice. To jest nasza Polska waleczna, walczy do końca. Pamięta historię każdego dzielnego przodka. Jak będzie potrzeba, to wyjdziemy na ulicę. A walkę o pamięć okupimy własnym życiem. To jest nasza Polska waleczna, walczy do końca. Pamięta historię każdego dzielnego przodka. Jak będzie potrzeba, to wyjdziemy na ulicę. A walką o pamięć okupimy własnym życiem. Okazuje się tylko zło. Natomiast w ogóle praktycznie w mediach nie mówi się o tych dobrych stronach. Kogo interesuje dzisiaj, żeby zrobić na przykład film o charytatywnych działaniach kibiców, pokazać dzieci z domu z dziecka? Nie, lepiej pokazać jakąś bójkę dwóch czy trzech gości w szalikach,